Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest kończenie z naszej serii sprawdzanej mapy. Dzisiaj w celowniku mapa pod tytułem Green Hills. Jest to mapa zagraniczna i za chwilkę wam ją pokażę. Przypomnę oczywiście standardowo, że możecie sobie wpaść na Twitcha, bo jesteśmy tam, streamujemy sobie od piątku do piątku, więc wpadajcie, godziny są podane już na kanale, także zapraszam. A my szybciutko przejdziemy sobie do tego odcinka, bo w nim troszkę nie ma zbyt dużo co prawda do pooglądania. Mapa jest dosyć prosta sama w sobie, ale myślę, że może znajdzie swoich zwolenników, więc zobaczymy. Słuchajcie, na starcie, to jest nasze teoretycznie gospodarstwo. Takie trochę dziwne, bo jakby to chyba jest skup, raczej skup. To jest sklep z maszynami, tak mi się wydaje. A tu mamy właśnie maszyny nasze, nie? Czyli traktor, przyczepa, siewnik, coś do nawozów, orka, no i kombajn, nie? Więc można powiedzieć, że taki klasyczny zestaw w farmingu, który spotykaliśmy kiedyś jeszcze, nie? Także słuchajcie, jak wygląda mapka? Mapa wygląda w ten sposób. Więc jest to Green Hills, jak sama nazwa mówi, zielone góry, tak? A raczej po prostu jest taka, że zobaczcie, żadnych pól tu nie ma, tak naprawdę. I to nie dlatego, że mam wyłączoną trawę, czy coś. Nie, no bo trawa jest włączona, teraz tak to wygląda. Po prostu, jeżeli chcemy się co tutaj bawić na tej mapie, trzeba kupić sobie jakąś działkę, no, dajmy na to na przykład tą. I na niej to pole trzeba stworzyć, bo to jest po prostu zwykły meadow, który rośnie, także w ten sposób to wygląda. Mapa, jak mówię, brytyjska. Zagraniczna, no bo raczej widzimy ten klimat taki, nie? Tych krzaczków, które sobie rosną wzdłuż tak by granicy działek. No i one też są z kolizją w ogóle, więc takie troszkę tutaj można powiedzieć lekutki minus, ale rozumiem, czemu tak jest zrobione, bo tak, gdzieś tam taki styl tej mapy jest, nie? O, jeszcze to włączymy. Więc słuchajcie, no tak to wygląda mapa z budynków standardowych, więc za wiele rzeczy nie znajdziemy nowych. Mi natomiast podoba się na pewno to, że jest właśnie w takim stylu troszkę pod tytułem stwórz swoją mapę, nie? Jeśli to jest ok, jeśli ktoś ma pomysły, a jeśli ktoś nie ma pomysłu, to raczej się na mapie nie odnajdzie. Fajnie, że to jest tutaj tak dużo tej zieleni i ona jest zrobiona w taki fajny sposób, nie taki na odpierdziel się, tylko naprawdę spoczko. Bo faktycznie to widać, co? Spoczko to są tutaj te drogi takie, no i tu mamy też chyba nasze gospodarstwo główne na ten moment. Więc tak nasze gospodarstwo wygląda po prostu, nie? Jedna wiatka, jakaś stara stodoła i tyle. Więc troszkę rzeczy tu jest do roboty, można powiedzieć. Mamy też tutaj jedno pole swoje. Jedno? Nie, dwa pola mamy. Dwa tutaj, jedno tu, drugie tu. No i trzecie z łąką jest w tym miejscu. Także coś tu się jednak tam na tej mapce dzieje. Mamy kilka też wjazdów, jak widzicie na to pole. Jest tu jedno. Tu jest, aha, po prostu odkryte. Okej, okay. Ale raczej byśmy wjeżdżali chyba tędy sobie, nie? Gdzieś, o ile się dałoby. Nie da się chyba tędy, więc trzeba tam tędy kombinować jakoś, nie? No, więc na tej zasadzie to wygląda ta mapa cała. I w sumie wiem co, nie wiem, czy mam więcej coś pokazywać, nie? Możemy tak w sensie pogadać sobie trochę o tej mapie, pobiegać po niej, zobaczyć też jakieś inne rzeczy. Ale tak więcej niż to, co tu widać, już nie będzie. Mapa jakby na realu chyba robiona, tak zobaczcie. Chociaż nie wiem, nie do końca to wygląda na... Znaczy tam to niby real, ale tutaj tak trochę nie pasuje. Więc to może być taka mieszana ta mapa, nie? W ogóle na początku myślałem, że to są krzaczki takie te malowane, ale chyba to nie są malowane krzaczki, wiecie co? Jeszcze za chwilkę może sprawdzić to, czy są malowane w prosty sposób. Ogólnie szacun mega też jest dla autora za malowania, bo jest dużo tych malowań, jak widzicie. Jest troszkę tego tutaj. Oraz są fajne roślinki, proszę bardzo, zobaczycie. Tak, to wszystko jest w mapie, nawet są te grzybki, nie? Więc grzybki też fajna sprawa, zawsze ktoś tam sobie coś pomaluje. O, jest pokrzywka, jakieś tam inne rzeczy, czy... To też jest fajne, to muszę sobie też dodać do swoich map, bo to jest spoko rzecz. No i mamy krzaki, ale dobra, czy da się te krzaki usunąć, czy nie da się ich usunąć za bardzo? Nie da się, czyli jest to model, okej, okay, jest to po prostu na model robione. On się rusza, co prawda, ale jest to model. Więc to jest pewnie po prostu generowane spline, tak jak zwykle to właśnie robią tam za granicą. A szkoda, bo jakby to pomalować, to byłoby to samo, nie? W sensie nie musiał, ja na przykład bym to kolizji nie robił, tylko bym to zrobił na zasadzie po prostu krzaka, przez który można sobie przejechać i wiecie, większa, lepsza dowolność jakby, nie? Wtedy. Tu mamy jakiś skup prawdopodobnie z rzeczami. Za chwilkę też zobaczymy sobie, jak to wygląda. W ogóle mapa wygląda tak, także tu nie ma jakoś tam wiele rzeczy. Jest tartak, jest Farmer's Market, sklep z pojazdami i tu właśnie widzimy Warehouse, aha, czyli sklep, Warehouse Products, Sales. I dalej mamy handlarza z zwierzętami. Tu sobie jadąc tędy. Handlarz z zwierzętami jest w tym miejscu. Mamy też tutaj też jakiś skup po prostu, więc mapa naprawdę bardzo mocno, że tak powiem, robiona
z podstawowych rzeczy. W sensie powiem tak, to naprawdę jest fajny pomysł na mapę, uważam, zrobienie czegoś takiego, bo to nie jest coś, co jest taką zwykłą mapą, nie? Na tym było posiedziane, było tutaj postarane się, żeby to zrobić jakąś miarę. I powiem nawet naprawdę tak szczerze, że ta mapka w pewien sposób mi się podoba, nie? Bo wszystko, co tu jest, tak naprawdę jest naszą piaskownicą. Możemy tutaj sobie kupić jakieś maszynki i zacząć bawić się na tych wszystkich polach od początku. Nie mamy pola? Trzeba je stworzyć. Trochę taki no man's land, tylko że mamy landy już gotowe, tak naprawdę, nie? Mamy fajny klimat przygotowany, tylko się po prostu bawić i myślę, że gdyby na tej mapie zagrało 3-4 graczy, każdy z nich by znalazł się, powiedzmy, nie wiem, jeden właśnie tutaj, drugi tu, trzeci gdzieś na środeczku, powiedzmy tutaj, i czwarty w tym miejscu. I jakby zacząłem to tak sobie pogrywać tutaj na tej mapce, to naprawdę mapa zaczęła po prostu by żyć, bo póki co jest dużo takich zielonych terenów, ale nie szukujmy się, ta mapa też wygląda nawet dobrze w ten sposób, nie? Fajnie, dobrze, że są takie te krzaczki na tych miedzach, ja lubię takie klimaty, więc to mi jednak najbardziej pasuje, nie? Więc to jest naprawdę ciekawe podejście do map. No i to mam troszkę też takich właśnie jakichś tam lasów, z tego co widzę. Las też chyba możemy kupić. Szkoda, że lasy nie są w żaden sposób oznaczone na mapie, a według mnie powinny być. No i tutaj mamy las i mamy też ten tartak. Jakoś tak się w ogóle przyjęło, że tartak jest robiony koło lasu, nie? Zwykle, znaczy wiadomo, że jest bliżej po prostu wozić drzewo, ale są tartaki, które są, nie wiem, w centrach wiosk różnych, nie? Tu akurat klasycznie jest tartak zrobiony przy... Aha, tu już zakończenie mapy już. Okej. Tak, tak jest. Więc jako taki ten jest zrobiony, dobra. Tu jest akurat klasyczny tartak w lesie, no i spoko. Dojazd do tego tartaku, no taki... Malowania troszkę tutaj tego mogą być trochę lepsze. Na pewno, ale jak coś kombinowane było z klifami jakimiś, wiecie, jednak tak nie jest to tak bez pomysłu, nie? Zrobione. No i dobra, ja sobie dalej też mamy jakieś poletko z bawełną. Nie wiem akurat czemu bawełna, ale jest. Mamy też tutaj trawę. Czy to należy do nas? Chyba nie, ale tu w ogóle są jakby takie kawałki pól, które sobie rosną, nie? Takie dziwne, jakby tu są pola, tam nie ma pól. Może tak miało być, nie? I tu chyba mamy właśnie miejsce na jakieś swoje własne gospodarstwo, tak mi się wydaje. Bo duży plac tych tu jest, są dwie wiaty, jedna jest taka, a druga taka. No, także nawet nie jest takim, nawet nie jest tak całkiem źle, bym powiedział, że w miarę spoko to wygląda. Na pewno minus taki, że jest pusta troszeczkę, nie? W tym sensie, że jakby mamy jakieś tam, wiecie, tutaj tereny. Fajne ukształtowanie nawet terenu jest, w miarę płaskie, ale ogólnie są jakieś górki. Mamy tu też jakieś dróżki w ogóle, ale pusta jest pod tym względem, że brakuje obiektu na niej. Co nie, ja lubię tak, jak mapy są z obiektami. Tu mamy też jakąś wodę, która ma włączone cienie. To tak nie powinno być, jak coś tak się nie robi. Tak się nie robi. Więc tak w sumie nie powiedziałem to na początku, ale pamiętajcie oczywiście, że ankietka jest do tej mapy w opisie. Wchodzicie, klikacie i głosujecie na waszą, na ocenę według was tej mapy. Ej, tu jest fajna taka dróżka, tędy przejazd, nie? Ta mapa ma naprawdę potencjał. Jest coś takiego w mapach, że dostrzega coś takiego i mówię, że to jest fajne, a czasami tak jest, że nie do końca coś się rządzie, nie? Więc w tym miejscu wydaje mi się, że klimat jest tak najbardziej okej. Okay. Co nie? Wygląda fajnie ta mapa. Tu mamy też coś takiego, aha. To też ma kolizję? Nie gadać, to ma kolizję. Proszę. Też to ma kolizję. Nie wiem, co mają z tymi kolizjami. Bez kolizji mogliby zrobić i byłoby cacy, nie? Ale pewnie rozumiem, że to jakby są, wiecie, kolizje tych gałęzi, nie, tych drzew, żeby tam przez to nie przejeżdżać. Więc też jakby rozumiem, nie? Okej, to mam też płotek sobie. Fajen. To się w ogóle da otwierać jakoś? Powinno się dać, nie? Jakby tak da się, ale nie da się chyba. W sensie jest... O, da się. Więc możemy sobie tu wjechać, nie? Spoko. To jest wielki minus, uważam, takie coś właśnie. W sensie fajny smaczek na malutkie maszynki, ale jak ktoś chce dużymi jeździć rzeczami, no to tu trochę słabo. Ja w ogóle jeszcze może sprawdzę jedną rzecz. Czy da się to sprzedać? Bo może jest tak, że to wszystko da się tutaj łączyć jakoś fajnie ze sobą. Okej, czyli to wywalamy sobie. Dobra, a te krzaczki? Ej! Dobra, nie jest źle. Jak to ma kolizję, to można usunąć, to potem jest spoczko, zobaczcie, nie? I mamy działeczkę połączoną tak naprawdę. No dobra, ktoś to pomyślał. Ja wiem, czemu to jest tak pomyślane. Ta kolizja jest chyba po to, żeby móc sprzedawać, bo jeżeli kolizję tak widocznie by nie było, wiecie? To byśmy tego sprzedać nie mogli. A tak chyba możemy... Tak, to jest w ogóle, zobaczcie, zrobione na zasadzie płotu. To jest na zasadzie płotu? Sprawdźmy sobie to, ozdoby i inne.
Proszę bardzo. Czy wy to widzicie? Ktoś to rozkminił. To się zaraz zmienia jakby też, nie? Więc jest jakby taka trochę random się robi. Okej. Okay. Czyli normalnie sobie na przykład klikniemy sobie, wiecie. Troszkę mnie ponosi, sorry bardzo. Nie, nigdy się z tym, wiecie, nie bawiłem, tak szczerze mówiąc. Okej. Okay. Cyk. Cyk. No i proszę bardzo. Więc możemy sobie to stawiać i też potem sprzedawać, także fajna sprawa. Dobra, w takim razie zwracam honor. W ogóle jest mi wstyd, że nie sprawdziłem tego wcześniej. Bardzo serdecznie was przepraszam, ale teraz już jak widzicie, ma teraz to sporo sensu w takim razie. No to możemy sobie te własne działki tworzyć teraz dzięki temu. Prosta rzecz, a jaka fajna, co nie? Mamy sporo też takie żywopłoty w farmingu, te zwykłe żywopłoty, a jednak nie pomyślałem, że w ten sposób może też zadziałać, co nie? Bo jako takie żywopłoty mamy je tutaj, na samym końcu. Tutaj, o właśnie, nie? I one też mają gdzieś tam swoją kolizję ustawioną. Czy nie mają kolizji? To nie gada, że nie mają kolizji. Ma kolizji. Niezłe jaja. No dobra. Ale tu mamy, jak widzicie, są, więc spoczko. No cóż, chyba więcej was nie będę tutaj zamęczać tą mapą. Mam nadzieję, że ona wam się w jakiś sposób też trochę spodobała, że wam przypadnie do gustu i że ocenicie ją na dole w komentarzu. Raczej mapę nie oceniamy, zdaje mi się, że mapę nie trzeba oceniać tak pod względem klimatu, tylko pod względem pomysłu, nie? Bo to są takie trochę różne kategorie map. W każdym razie wam dziękuję za uwagę. Fajnie, że byli, zapraszam na kolejne odcinki z przeglądu takich map, ze sprawdzania mapek. Trzymajcie się, no i cześć, do kolejnych filmów. Pozdrawiam.